9 lipca, Aleksandra Kowalewska, zapraszam Państwa na prognozę pogody. Wielkopolska będzie pod wpływem niżu z nad Wysp Brytyjskich i napływać będzie do nas coraz chłodniejsza masa powietrza. Najbliższa noc w całym regionie będzie pochmurna i deszczowa. Na termometrach zobaczymy od 10 do maksymalnie 11 stopni powyżej zera. Ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali i stopniowo będzie spadać. Wiatr powieje z kierunku zachodniego z maksymalną prędkością do 20 km na godzinę. Niedziela również będzie pochmurna i również będzie deszczowa. Na termometrach od 19 do maksymalnie 20 stopni. Wiatr powieje z kierunku północno-zachodniego z maksymalną prędkością do 20 km na godzinę, a ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali, przez co warunki biometeorologiczne na ogół będą niekorzystne. No i niedziela w całym kraju będzie pochmurna i deszczowa i niezbyt ciepła. Na termometrach od 18 do maksymalnie 20 stopni. Wiatr powieje z kierunku północno-zachodniego z maksymalną prędkością do 20 km na godzinę. A jak będą wyglądały nadchodzące dni w Wielkopolsce? Będą pochmurne. W poniedziałek pojawią się również przelotne opady deszczu i burze, a na termometrach od 20 do maksymalnie 27 stopni. Temperatura z dnia na dzień będzie coraz wyższa. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.